Tutaj na przykład mamy perfumy po 5 euro. Żeby wejść na wieżę, trzeba się przycisnąć przez taką bardzo ciasną dziurę. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieramy Was na kolejną fantastyczną wycieczkę. Mamy nadzieję, że fantastyczną. Do bezcłowego raju, do jednego z najmniejszych państw świata. Trzeciego pod kątem mniejszości w Europie. Po Watykanie i po Monako, San Marino jest trzecim najmniejszym państwem w Europie. Dokładnie. Wjechaliśmy do San Marino bez żadnej kontroli paszportowej, dowodowej. Normalnie po prostu była miejscowość i informacja, że już nagle jesteśmy w San Marino. Od razu wyłączyliśmy telefony w tryb samolotowy, żeby nie naliczało nam opłat, bo San Marino nie jest w Unii Europejskiej. Za nami widać już wzgórze i tam są trzy wieże. San Marino jest ogólnie starym w miarę państwu, ponieważ powstało około 300 roku naszej ery. Także pełne historii. Zabytków co prawda nie ma tutaj aż takich starych, ale na pewno jest bardzo ciekawe. Będziemy wjeżdżać kolejką linową. Są w różnych przewodnikach informacje, że jest to najwygodniejszy sposób też zwiedzania, żeby też nie wjeżdżać autem do samego centrum, tylko zostawić przy parkingu pod kolejkami linowymi auto i sobie tam wjechać. Przy okazji można się napajać tymi pięknymi atrakcja widokami. Dla dzieci też przy okazji. Dla nas tak, też. Dla nas też bardzo, bardzo wielka. Okej, no to zabieramy Was w podróż w takim razie do San Marino. Znakami właśnie na to miasto, a później już jak zbliżamy się do centrum, kierujemy się na Funivię, czyli właśnie kolejkę, tam gdzieś powinien być parking. Funivia jest na prawo. Tutaj widać kolejkę po prawej stronie. Pod kolejką mamy taki parking. On jest zarówno na górze, jak i na dole, taki piętrowy, tarasowy. Jest całkiem sporo miejsc. Bilet opłacamy w takim parkomacie. I kosztuje to 1,5 euro za jedną godzinę, 2 godziny 3 euro. No a tutaj mamy budynek kolejki i Danusia poszła właśnie kupić bilety. O, właśnie tak wygląda ta kolejka. Na górę to są takie wagoniki, one odjeżdżające 15 minut. Tutaj mamy cennik kolejki, w jedną stronę 2,80, w dwie strony 4,50. Tutaj po wejściu mamy darmowe toalety i jest również winda, którą można wjechać na górę albo pójść schodami. Po dojeździe czekamy w kolejce na wejście do gondoli i możemy podziwiać sobie tutaj piękne widoki. Pomieszczenie jest klimatyzowane, nie jest gorąco, także fajnie. Tutaj mamy mapę San Marino. Jesteśmy teraz tutaj. Kolejką wjeżdżamy tutaj na to miejsce. I tutaj po drodze mamy kościół i idziemy po to, żeby tutaj zwiedzać trzy wieże. Do zwiedzenia są udostępnione dwie. Po wjechaniu na górę lądujemy na takim pięknym placu z tarasem widokowym.
Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Tam zostawiliśmy samochód. A tam jest Rimini. Gdzie jest Rimini? Tam nad morzem jest Rimini. Z drugiej strony jest taki widoczek. Danusia dzisiaj wygląda jak Włoszka. Włoszka w San Marino. Tak się w klimat wpisuje. No a Janio, no pewnie, że ty też w okularka, w kapeluszu. Prawdziwy turysta. Tak? No a tutaj mamy już stare miasto, do którego zaraz idziemy. Kolejka jedzie krótko, bo około 1 minuty, ale i tak uważamy, że jest to bardzo fajna opcja na dotarcie tutaj na górę. Szybko, łatwo, przyjemnie, nie trzeba się wspinać po schodach. Tutaj na górze Piotruś dostrzegł takie owady, które wyglądają jak koliberki. One też latając tutaj przy kwiatkach zapylają je. Koliberki nie występują w Europie, ale te motylki są bardzo do nich zbliżone. Koliberki z Amazonii. Idziemy teraz w stronę pierwszej wieży. To trzeba iść tam. San Marino słynie z bardzo tanich zakupów. Jest tutaj bardzo dużo firmowych rzeczy. Na przykład można kupić taką biżuterię. Takie komplety są po 7,5 euro. Takie bransoletki po 15. Tutaj jest mnóstwo perfum. Tutaj na przykład mamy perfumy po 5 euro. Taka butelka 200 ml Calvina Kleina 35 euro. Tutaj są torby. Cały sklep z torbami. Po drodze jest mnóstwo fajnych widoczków. Na przykład tu jest taki mostek. I mamy taki oto widok piękny. Tutaj na górze, w drodze na wieżę pierwszą, jest taki parczek malutki. I są tutaj przepiękne widoki. Można wejść na taką skałę. I znowu jest widoczek na morze. Tutaj mamy przykładowe ceny w restauracji z pięknym widokiem. Jak widzicie, ceny nie są wygórowane. Pizza zaczyna się już od 5 euro. Najdroższa pizza kosztuje 8. A widok z tej restauracji jest naprawdę przepiękny. Widać jak cały Adriatyk. Napoje 3 euro 4,50 duże. I taką stromą uliczką wdrapaliśmy się na górę. Tutaj znowu jest przepiękny taras widokowy.
Właściwie z każdego miejsca można podziwiać przepiękne widoki. Doszliśmy do pierwszej wieży, Prima Torre, która jest dokładnie w tym miejscu i tak się prezentuje. Tutaj jest, tak jak wspomniałem, raj zakupowy. Są bardzo niskie ceny. Miasto słynie z tego, że można tutaj kupić w bardzo dobrej cenie między innymi torebki skórzane, w ogóle wszystkie wyroby ze skóry, jak również alkohole. Widzieliśmy nawet sklep z bronią. Także no, do wyboru, do koloru jest tego multum. Ceny są naprawdę rewelacyjne, bo takie torebki skórzane kosztują około 50 euro. Teraz jest jeszcze przed sezonem, my jesteśmy na początku czerwca, więc te ceny są jeszcze w miarę no, atrakcyjne, tak? Bo mówiła pani, że potem troszeczkę są wyższe. I to co ważne, już natknęliśmy się dwa razy na to, że sprzedawcy w sklepach mówią po polsku i to całkiem nieźle. Można się bez problemu dogadać, co cieszy. Kupujemy bilety. Bilet kosztuje 6 euro za osobę. Wchodzę tylko ja z Danusią. Można też kupić bilet kombinowany. Kosztuje on 8 euro, czyli już niewielka różnica. Wtedy można zwiedzić sobie wszystko, co tutaj mniej więcej jest, czyli jakieś muzea, galerie i tak dalej. Ale my z uwagi na dzieci i brak czasu decydujemy się tylko na wejście na tą wieżę, co jest za nami i na ten obiekt cały. Wchodzimy. I 9 Piazza de Libertà. I Palazzo Pubblico. Jeszcze jest Palazzo Pubblico w cenie biletu, tak? Dobra, daj mi jeden bilecik. Tutaj się skanuje QR kod. I idę ja. Dobra, to tak to się prezentuje i idziemy teraz na te schody tutaj, nie? Chodzi się na górę. Płaskie schodki. W oczekiwaniu na wejście na górę można się przejść murem obronnym. Zobaczcie, jak to super wygląda z tej perspektywy. A wchodzi się tam na te mury na samej górze. Tylko jest bardzo wąskie wejście. Wejść na wieżę, trzeba się przycisnąć przez taką bardzo ciasną dziurę. Opa. Punkt obserwacyjny. O, tutaj widzimy drugą wieżę, która też jest bardzo wysoko położona. No i niesamowite widoki z góry. Okienko strzelnicze pewnie. Z drugiej strony. Teraz wychodzę na zewnątrz. Wąskie mury. Tutaj zobaczcie, jaka dziura. Nieźle. No bo tutaj to tak przy moim lęku wysokości to powiem szczerze, że nie jest najciekawiej.
wszystko obejść dookoła. Teraz powrót przede mną na dół. Teraz przed nami zejście. Udało się zejść z wieży, dosyć ekstremalne to zejście. I jeszcze napotkaliśmy takie armaty, którymi bronili się zapewne przed najeźdźcami. I tutaj można jeszcze wejść na drugi mur i się przejść tutaj dookoła. Dzieci zostały z babcią na dole i już mamy zejście i wychodzimy z tego pięknego miejsca. Tutaj jest bardzo wszędzie zadbana roślinność, jest ogólnie tak bardzo czysto, duży porządek, także ogólnie jest bardzo przyjemnie. Tutaj jest na górze też troszeczkę chłodniej niż na dole. Wieje wiatr, z uwagi tego, że jesteśmy wysoko w górach. San Marino jest położone na 728, z tego co pamiętam, ale mniej więcej coś w tym stylu. Także wyżej niż to, co byliśmy wczoraj na tym szczycie Furlo. Usiedliśmy sobie na lodach. Taka porcja lodów w kubeczku, dwie kulki za 3 euro. I dzieci mają wafelki. I miks smaków. I miks smaków. Ja mam na przykład cytrynę i mango. Tata ma takie smaki, jak lubię. Jak Piotruś lubi. Tutaj jedliśmy sobie lody. Tutaj pan maluje obrazy. A teraz mamy takie tajemne przejście do drugiej wieży. O, jak fajnie. Ale tu ładnie. Zobaczcie, jest przejście po takich skałach. Na dole jest parking. Tutaj jest jakaś restauracyjka. W takim wielkim murze można dojść do drugiej wieży, którą widzieliśmy przed chwilą z góry, ale tutaj jest informacja, że jest zamknięta, więc my już nie idziemy tam pod górę, tylko schodzimy w dół w stronę centrum. Jesteśmy w sklepie z likierami i tutaj na przykład jest taki bardzo słynny pistacjowy i z limonek. Tutaj jest promocja 3 za 12 euro. Malibu jest za 13,5 euro. W każdym takim sklepie z alkoholami można dokonać degustacji różnych likierów, win, właśnie takich różnych napitków, że tak powiem. Pan dał nam na spróbowanie różne trunki i po degustacji postanowiliśmy kupić coś takiego. To jest podobno najlepszy likier tutaj w San Marino. Każdy mówi, że najlepszy. Tutaj generalnie jest 700 ml. Taka buteleczka kosztuje 10 euro, ale jest naprawdę bardzo dobre. Te likiery próbowaliśmy, ten z pistacji jest taki podobny troszkę do Zabajone, jajeczny, likier jajeczny, taki adwokat, coś takiego z taką lekką nutką pistacji. Mi się wydaje, że baza jest cały czas taka sama, tylko zmieniają troszkę aromaty. Tego nie zdecydowaliśmy się kupić, ale cena jest ogólnie dobra, bo kosztuje, tak jak tam widzieliście, 3 butelki za 12 euro, a jedna butelka 5 euro. Natomiast próbowaliśmy tego prawdziwego takiego limoncello, takiego tańszego powiedzmy, no to ma taki dosyć sztuczny aromat tej cytryny i jakoś tak do nas nie przemówił, ale one są tutaj też dostępne i jakby z tego słynie tutaj właśnie to miasto, państwo. Tutaj mamy jeszcze taki fajny skwerek z różnymi aktami, tam Piotruś eksploruje lawendę. Wygląda to bardzo ładnie. Idziemy jeszcze zobaczyć na zakończenie naszej wycieczki Plac de Libertà i Statuę Wolności. Także lecimy dalej. Jest tutaj ponadczasowy sklep z wszystkimi dekoracjami świątecznymi. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights. I tutaj mamy też wszystkie figurki z bajek, zarówno Walta Disneya, małe syrenki, piękna bestia,
Alicja w Krainie Czarów, Krasnoludki, Nie ma mocni, normalnie współczesny i starsze i Harry Potter, to już nie Disney, ale są takie figurki, piękne. No i mamy Place de Liberté. Jesteśmy już z powrotem na kempingu. Dzisiejsza wycieczka była naprawdę bardzo fajna. Bardzo Wam polecamy San Marino. Nawet żeby tu chociaż przyjechać się zobaczyć, jak wygląda, jakby nie było, takie małe miasto, państwo. Było, uważamy, bardzo interesująco. Widoki przepiękne. Rzeczywiście, gdzie by się w tym San Marino człowiek nie poruszał, to naprawdę jest obdarzony przepięknymi widokami. Dodatkowo fajna opcja zrobienia sobie zakupów. Czytaliśmy wcześniej w przewodnikach, że w San Marino można się targować. Niestety tego jakoś nie doznaliśmy. Kupowałyśmy z mamą jakąś tam torbę, ale jakoś ciężko było cokolwiek utargować przy jednej sztuce. Rzeczywiście, jakbyśmy brały więcej egzemplarzy, to już pani nawet oferowała 30% zniżki na drugą rzecz, więc przy większej ilości pewnie to się bardziej opłaca. Także chcieliśmy również zatankować, również czytaliśmy wcześniej, że paliwo w San Marino jest dużo tańsze niż we Włoszech. Za bardzo tego nie widzieliśmy po stacjach benzynowych. Rzeczywiście benzyna była, mowy o takie 10-12 eurocentów tańsza niż tutaj w okolicach Riccione. Natomiast jeśli chodzi o diesla, była mowy to różnica 3-4 eurocentów, także była to na tyle nieznaczna różnica, że my się na to tankowanie nie zdecydowaliśmy, tym bardziej, że mamy jeszcze pół baku w samochodzie. Także z dzisiejszego dnia to tyle. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, tradycyjnie prosimy o łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, również o to proszę. Przed nami jeszcze wiele przygód, wiele atrakcji, także bądźcie z nami w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!